Panie trenerze, medale na szyjach, odśpiewane dzięki trenerze. Największy sukces jak do tej pory w pana pracy trenerskiej? Już kiedyś mi się udało w Gorzałkowicach zdobyć, więc no, taki sukces był, natomiast powiem z pełną odpowiedzialnością, że smakował najlepiej i też najwięcej pracy było, więc to podwójnie cieszy, że się to udało. Dziewczyny kilka lat o to walczyły i gratuluję im i w końcu to mamy. Był taki moment zwątpienia w tym sezonie, może po porażce tutaj u nas z Rowem, że jednak coś się nie uda, że nie osiągniemy tego awansu? Nie, myślę, że dziewczyny pokazały przez cały sezon, że zasługują na to drugie miejsce i walkę o tą pierwszą ligę. Natomiast z Rybnikiem mecz był taki, który mógł dać nam szansę, żeby walczyć z pierwszego miejsca. Natomiast ja wierzyłem dziewczyn od początku do końca i no, tak jak się stało, czyli udało się to osiągnąć i taki był też cel. Jak widzieliśmy po tym dwumeczu barażowym, ta nasza grupa zdecydowanie silniejsza niż ta, z którą przyszło nam rywalizować. Tak, zdecydowanie wydaje mi się, że w ogóle ta Liga Śląska w tym roku była najsilniejsza od kilku lat. To pokazały mecze, które rozgrywaliśmy. Bardzo silne drużyny, no i zdecydowanie druga grupa, ta Małopolska, wydaje mi się, że takim poziomem naszej śląskiej, nawet trzeciej ligi. A jak pan ocenia nasze szanse na poziomie pierwszoligowym? Będziemy bronili się przed spadkiem, czy mamy szansę powalczyć o coś więcej? Mam nadzieję, że powalczymy o coś więcej. Dwa lata tam byłem w tej pierwszej lidze, więc te zespoły są na pewno zdecydowanie lepsze. Ta gra jest bardziej poukładana, natomiast my personalnie wyglądamy na tyle dobrze, że myślę, możemy walczyć tam o środek tabeli. Kasia Moskała, nasza królowa strzelców, nie tylko rekordowa, ale dzisiaj to mogłaś chyba całą ligę obstrzelać, że tak powiem. No, było dużo sytuacji, których niestety nie wykorzystałam, ale najważniejszy jest rezultat końcowy, więc jestem zadowolona. Kasia, ile lat już w rekordzie? Z tego, co ostatnio liczyłam, to około 4. No i niestety, teraz już za czwartym razem udał się awans. A tak, to było drugie, trzecie miejsce nasze, ale już udało się. Czyli największy twój sukces w dotychczasowym graniu w piłkę? No niekoniecznie, bo już byłam w pierwszej lidze, w Czarnych Świerklany, ale klub się rozpadł, ale tutaj, mój osobisty, mi się wydaje, że jest największy ten. W końcu awans. Tak, wywalczony. Na wojsku. Powiedz Kasia, tak jak powiedziałaś, grałaś już w pierwszej lidze, dostrzegasz dużą różnicę poziomu między tym, co gra twoja drużyna, nasza tutaj rekordowa, a tym, co prezentują dziewczyny w pierwszej lidze? No to było dosyć dawno i liga na pewno się zmieniła. Myślę, że będzie ciężko, ale mamy taki team, że myślę, że damy radę.